Cześć, wiecie co? Mieszkam w Chinach i dzieje się tutaj całkiem sporo ciekawych rzeczy. Jako, że ostatnimi czasy ogląda mnie coraz więcej ludzi, to powiedzcie mi, co dokładnie chcielibyście zobaczyć z Chin na moim kanale na Musical.ly? Może jako początek pokażę jakieś sklepy. A co? No i co najważniejsze, te rowery można zostawiać gdziekolwiek się chce na ulicy. Czyli ja na przykład zostawiłam swój tutaj. Jak widzicie, inne osoby zostawiły gdzieś dalej. Bierzemy je skąd chcemy i odstawiamy je tam, gdzie chcemy. Magia Chin. Pamiętacie, jak wam narzekałam, że pizza w Chinach jest bardzo droga? Otóż właśnie znalazłam raj taniej pizzy. Ristorante z grzybami, ristorante z pinakiem, salami, hawajska, serowa. I wszystkie za mniej więcej 30 zł. Wow! Ale żadnej nie kupię, bo nie mam piekarnika. Y'all ready for this? Cześć, zadaliście mi zadanie, żeby zapytać się Chińczyków na ulicy coś po polsku. Nie wiem, jaki jest cel tego wideo, ale spełniam wasze zachcianki. Przepraszam, proszę pana. Która godzina? Która godzina? Przepraszam, gdzie kupiła pani tą koszulę? Gdzie kupiła pani tą koszulę? A, nie rozumie pani. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, po ile te jajka? Po ile te jajka? Fajny kask, gdzie kupiłeś? Fajny. Ale gorąco dzisiaj, no nie? Strasznie gorąco dzisiaj, mi też strasznie gorąco. Mam pytanie, dlaczego Chińczycy noszą parasolki od słońca? Ej, witam, a dlaczego to pan dłubie w nosie w miejscu publicznym? Dlaczego? Jakieś ważne wiadomości? Z pracy czy od żony? O, co tu pan sobie kupił do jedzenia? O, kaczkę! Prawdziwą kaczkę po pekińsku, fajnie. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał nowy challenge. Cześć, prosicie mnie, żebym nagrała drugą część tego wideo, gdzie zagaduję do ludzi na ulicy po polsku. Zdaję sobie sprawę, że może jest to zachowanie dosyć kontrowersyjne, ale obiecuję zachowywać się kulturalnie i raz jeszcze, to na waszą prośbę, ok? Ja sama z siebie bym takich głupot nie robiła. Patrzcie na tą panią. Dzień dobry, czeka pani na autobus czy na taksówkę? Dzień dobry, a co to pan robi? Pieczarki. Wow, fajnie. Dzień dobry, co pani poleca? Które najlepsze na lunch dzisiaj? Ale pan tu ma fajny warsztat. Klucze pan dorabia, wow. Super, fajna robota. A dzień dobry, widzę, że pan kroi kurczaka. Fajnie, smacznego. Dzień dobry, przepraszam, co to jest za warzywo? Strasznie duże. Wygląda jak jakiś wielki ogórek. Ten pan dostarcza jedzenie, to jest mega ciężka praca. Życzę ci miłego dnia. No nie mogę. Jestem w sklepie klocków Lego. Nie uwierzysz w to, kolego. Że promocja tutaj taka, trzy chłopaki za piątaka, a właściwie za 7 euro. Można skompletować ciałka, a do ciałka dodać dupki. Potem wybieramy twarzyczkę, no i jakieś dodatki. No to czas coś skompletować. Ej, patrzcie, jakie śmieszne. Jestem w sklepie, w galerii Lafayette. Wchodzimy normalnie, zakupy, wiadomo, coś trzeba sobie kupić. Tu stoi taki pan, daje tutaj jakieś gazetki, a tu jest taki lisek. Zobaczcie, ktoś tu postawił takiego liska. I on się śmieje z tego. A pod wieżą Eiffla tradycyjnie naleśniczki z czekoladką. Proszę, jak pan ładnie wylewa. Wchodzi czekoladka. I teraz składamy. Pychotka. Mniam, mniam, mniam. Nie ogarniam tego deseru. Jakaś pianka, pod tym jakieś kulki, a na samym czubku kukurydza. Już pal licho z tą kukurydzą, ale co to są te kulki? No ale w sumie dobre. Dobre, nie? Są chińskie święta narodowe. Wszystkie miejsca w pociągu są zajęte. Niestety z Martą nie udało nam się kupić biletu, ale dla chcącego nic trudnego. Mamy swoją VIP klitkę. Kupiłyśmy u tych pań jakiś taki soczek. No i jest akcja. No bo sfermentowany. Chcemy oddać, narzekamy, a one mówią, taki ma być, taki ma być. No wiecie co? Sfermentowanego soku nie będziemy pić. Do widzenia!
Co za patent? Mam tu takiego biszkopta i biszkop przyszedł razem z pudełeczkiem dżemiku. No i się męczysz od dłuższej chwili, jak to się cholera otwiera, bo wszystkie te rogi tutaj tak strasznie mocno pozlepiane. No nie wiem, nie da się. No i rozkminiłam. Tu jest taka malutka mikrodziurka i teraz to tak składamy na pół i teraz takim małym strumyczkiem to po prostu wycieka. No masakra, co za technika tutaj w tym kraju. Niezłe. Widzicie to? Super. Super. To super i to super. Pozdrawiam. Pani robi serki. Te są surowe, a te są już zgrillowane. I Martunia będzie jadła serki. Prawda, Martunia? I co, Marta, dobre? Od razu was uprzedzam, że to wideo nie ma najmniejszego sensu. To jest samolot. To jest korytarz. To są drzwi do samolotu, nawet dali czerwony dywanik. Przekraczam próg, wchodzę na pokład. Witamy. No a to jest moje miejsce. To jest bardzo silna pani stewardesa. Typowe Chiny. Lody, ale coś im tutaj nie wyszło z patyczkami. Patrzcie, jak wszystko jest po skosie powkładane. W ogóle się nie nadaje to do jedzenia. Dobra robota. Cieszę. Fuszerka. Są chińskie święta narodowe. Wszystkie miejsca w pociągu są zajęte. Niestety z Martą nie udało nam się kupić biletu, ale dla chcącego nic trudnego. Mamy swoją VIP klitkę. Nalewamy sobie ciasta. Ciasto dajemy na gofrownicę. Następnie gofrownicę zamykamy. Czekamy. Po jakimś czasie gofrownicę odwracamy. I dalej czekamy. Po 3 minutach. Otwieramy, gofra wyciągamy, nakładamy sosiki, w moim przypadku jest to Nutella, jabłuszka oraz dżemik. A następnie jemy, wysyłamy zdjęcia do znajomych oraz popijamy to wszystko kawką. Pozdrawiam, no i słońce nawet wyszło. Jest naprawdę cudownie, jestem naprawdę szczęśliwa, moi drodzy. Damn, mommy. I just wanna... Placki! Z ryżem! Dzisiaj piękny dzień. Jak wiecie, w Japonii jest cesarz. Cesarz wychodzi do ludzi 2 razy do roku, przywitać się z nimi. I akurat tak się składa, że w tym czasie, kiedy ja jestem w Tokio, cesarz wychodzi i będzie do nas machał. Stałyśmy w kolejce już kilka dobrych minut, nawet może godzinę. Widzicie, mega wielki tłum ludzi czeka, żeby zobaczyć cesarza. No ale skoro jestem w Japonii akurat w tym czasie, kiedy on macha, no to też mu pomacham. Cesarz w Japonii ma 85 lat. Właśnie koleżanka mi powiedziała, że możliwe, że w tym roku jest większa kolejka niż będzie na przykład była w tamtym roku, bo to jest ostatni rok jego panowania. Po nim będzie jego syn będzie cesarzem, ma już teraz 85 lat. On nie ma takiej realnej władzy, bardziej tylko taką symboliczną, ale ludzie go generalnie chyba lubią. No to tyle. Następny TikTok będzie już z cesarzem.